Salon polityczny trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Kamila Gasiuk Pichowicz, wiceprzewodnicząca klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Długa nazwa w skrócie Poko. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. E, dzisiaj dziesiąty <laughs> dzień strajku nauczycieli. Jutro zdaje się, że mają się odbyć kolejne rozmowy z rządem. No i z tych nowych informacji, które może się pojawiły dotyczących strajku, to chyba są dwie. Jedna mówi o tym, że niektóre samorządy zadeklarowały, że zamierzają za ten strajk nauczycielom płacić, a druga, chyba z punktu widzenia uczniów istotniejsza, że pojawiają się już pierwsze szkoły, które mówią o tym, że nie odbędą się matury w nich. Mówię oczywiście o licach. Czy to oznacza zaostrzenie i taką radykalizację tego strajku, pani zdaniem? Czy przede wszystkim, panie redaktorze, trzeba powiedzieć wprost, że jeżeli te mater, matury się nie, ode, nie odbędą, albo zostaną przełożone, to pełną winę za to poniosą politycy PiSu. No niestety, ze strony rządu widać tylko i wyłącznie złą wolę, nie widać chęci rozmów. I jest to lekceważenie zarówno rodziców, dzieci, jak i przede wszystkim nauczycieli zucieli ich e, oczekiwań, które są jak najbardziej słuszne. E, padło pewna propozycja ze strony premiera i polityków PiSu dotyczące Okrągłego Stołu i uważam, że ten Okrągły Stół powinien się odbyć jak najszybciej, ale widać, że nie ma takiej woli i pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego pan premier Morawiecki nie szuka rozwiązania jak najszybciej, żeby właśnie takie zagrożenie, jak przesunięcie w czasie matur odbyło się jak, naj, jak najszybciej, aby to zagrożenie po prostu usunąć? Ja się zastanawiam, czy to nie jest po prostu jakaś, no bo nie ma innego wytłumaczenia, czy to nie jest po prostu jakieś lenistwo, że nie chcesz się panu premierowi pracować przed świętami w związku z tym e, tego okrągłego stołu nie będzie. Też zastanawiam się szczerze mówiąc dlaczego tak późno do tej, e, do tego, e, do tej dramatycznej i tak obciążonej konsekwencjami sytuacji e, włączył się pan prezydent Andrzej Duda No jakby jedyna propozycja, jaka wyszła od e, osoby, która piastuje tak poważne stanowisko e, jest e, w gruncie rzeczy niepoważna, bo jest to tylko udzielenie sali w Belwederze na ten okrągły stół. Złośliwi mówią, że pan prezydent tak późno włączył się do tej rozmowy, do tej dyskusji na temat stanu płat nauczycieli i strajku, bo dopiero skończył się sezon narciarski. Panie A Dlaczego pani, poseł, dlaczego pani hmm? poseł uważa? Bo pani powiedziała to wyraźnie tak. parę razy, że w sytuacji, gdyby, czy w sytuacji, kiedy dochodzi do niepewności związanej z maturami, jedyną odpowiedzialność, czy jedynymi winnymi są przedstawiciele rządu. No ale przecież to jest odwrócenie rzeczywistości. Z góry na dół albo obrócenie kota ogonem. w rzeczywistości tymi, którzy grożą wstrzymaniem matur są nauczyciele, a nie rząd. No więc jak pani panie może przenosić odpowiedzialność z na nauczycieli, którzy stosują radykalne ja formy po, strajku, na rząd? Panie redaktorze, to jest bardzo prosta logika. Jeżeli sięga się po władzę, to się z tym wiąże pełna odpowiedzialność. PIS sięgnął po pełnię władzy. Wtedy ulega się Ma też pełną odpowiedzialność. Ma środki budżetowe ma wszystkie narzędzia aby reagować nauczyciele nie od dziś mówią o konieczności podniesienia płac ja panu powiem wprost jestem matką dwójki dzieci i doskonale rozumiem to że wyrazem mojej odpowiedzialności Troski o dzieci, jest inwestowanie w ich edukację. Dlatego całym sercem i murem stoję za nauczycielami. Pisowski rząd nie zdał egzaminu z odpowiedzialności za przyszłość naszych dzieci. E, no takie dobrze, a będą... Pani nie przekonują te, te argumenty, które mówią, ale... że pisowski rząd, jeśli już używając takiego określenia, tak. dał nauczycielom do tej pory znacznie więcej niż dała wcześniej Platforma Obywatelska? No to są statystyki, no można Panie redaktorze, takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie. Jeżeli mamy biedną edukację, to będziemy mieli w przyszłości biedną Rzeczpospolitą, biedną Polskę. I teraz mówiąc o konkretach. Proszę zobaczyć, z czym spotkali się nauczyciele po trzech latach oczekiwania e, rzetelnej rozmowy z politykami PiSu. Mamy kpiącu uśmieszek pani minister Zalewskiej. Mamy mówienie o pracy dla idei przez e, marszałka Senatu Karczewskiego Zarabiają 20 tysięcy złotych miesięcznie mówimy. Y, usłyszeliśmy od polityków Pisu o tym, że nauczyciele powinni się rozmnażać. Mamy pogardę i arogancję i nie mamy żadnych konkretnych propozycji. Czy Pani pewna, że propozycje... Marszałek Karczewski zarabia 20 tysięcy złotych na miesiąc? No, wydaje mi się, że takie są właśnie w tym momencie. No, mam kwoty, wrażenie, ale że po panie, ostatnich obniżkach panie, jednak znacznie mniej. Panie redaktorze, panie redaktorze. Yy, jeżeli mówimy o kwotach, jakie zarabia pan marszałek, niewątpliwie są one dużo większe niż kwoty, jakie zarabiają nauczyciele. Ale to jest za porównanie? Na to jest czysty populizm, pani poseł. Jak można porównywać pensję marszałka I Senatu? Wprost, ale pani poseł, ale jak nie, można porównywać te rzeczy? Panie to pan marszałek powiedział o tym, że należy pracować dla idei. I to jest czysty populizm. Ale pani porównuje ja pensję marszałka Senatu z pensją zwykłego nauczyciela. Panie... Ale tak porównywali, tak porównywali w tym momencie okay. także politycy PiSu. Panie redaktorze mówili o tym, że nauczyciele zarabiają ją tyle co politycy, co jest oczywistą bzdurą. I ja panu powiem wprost ja się nie, nie zgadzam na to, żeby pisowski rząd znajdował 500 zł na krowę, a nie znajdował tysiąca złotych na nauczycieli. Ja się nie godzę na to, żeby pisowski rząd znajdował ponad miliard na partyjną propagandę, a nie znajdował na edukację. I ja się nie godzę na to, żeby osoby, które kształcą nasze dzieci, zarabiały grosze. Tak po prostu być nie może. No dobrze, ale... I to mówimy... nie jest prawda, że tych pieniędzy w budżecie. Nie ma Jeśli porównamy... bo te pieniądze w budżecie są. Tylko pisowcy te politycy pieniądze... powiedzieli bardzo jasno, że tych pieniędzy nie chcą dać nauczycielom. I możemy się zastanawiać, z czego to wynika. Czy nie z cynicznej kalkulacji, że wiedzą, że jeżeli przeznaczą 500 zł na e, krowę, to może przekonają część rolników, ale nie przekonają poseł, ale... nauczycieli. Ale... Ale... I w ten Jeśli sposób coś... zdecydowali się nie przeznaczać na edukację. Jeśli na coś... I tylko podsum... podsumuję, jedną... podsumuję jedną rzecz. Panie redaktorze, co to jest za rząd? który znajduje pieniądze na trzodę chlewną, a nie znajduje pieniędzy na edukację naszych dzieci. Ale jeśli już chodzi o to znajdowanie pieniędzy, to zostawmy trzodę chlewną i krowy na boku, bo jednak to, na co, z czym kojarzy się obecny rząd słusznie, bądź nie. To jest przeznaczenie najpierw 500, 500 zł na, od drugiego dziecka, a zgodnie z nowym planem na każde dziecko. Pani uważa, że to jest, pani by to wstrzymała, odrzuciła, zrezygnowała z tego po czy... drugie. Po drugie trzynasta emerytura, którą otrzymają wszyscy emeryci. Z tego pani by też znaczy, Nie, Bo to jest panie, proste dobrze. pytanie. Panie redaktorze, to jest bardzo proste pytanie. Od trzech lat obserwuję to, co robi, robią politycy PiSu i widzę, że obiecują jedno, a robią drugie. No, jako te panie Ale panie redaktorze, na proszę mi dziecko. dokończyć. Dać dokończyć. I to, co ja widzę ze strony polityków pis to widzę zupełnie inną piątkę. Piątka Kaczyńskiego według mnie to jest pycha, arogancja, hipokryzja pazerność, bezprawie, a tą piątką plus to mogą jeszcze być bliźniacze wieże, które, e, o których ciągle e, słyszymy z półki srebrna. I panie redaktorze, to jest rzeczywistość, w której my się w tym momencie znajdujemy. A te wybory, które się zbliżają, to nie są wybory o, dotyczące zabezpieczeń socjalnych, tylko to są wybory dotyczące przyszłości Polski. Tego, czy Polsce uda się odbudować swoją renomę na scenie e, politycznej, zagranicznej. Czy będziemy państwem praworządnym, demokratycznym, państwem w samym sercu Zjednoczonej Unii Europejskiej, czy pod rządami PiSu będziemy dryfowali na wschód? To jest ten wielki wybór, przed którym stoją w tym momencie Polacy. I oczywiście, że PiS chciałby, abyśmy w tym momencie rozmawiali o e, rzucanych tak hojną ręką, e, ale finansowanych z kieszeni Polaków e, propozycjach socjalnych, ale to jest skakanie wtedy, kiedy pan Jarosław Kaczyński powie HOP. A ja się e, chciałabym, abyśmy rozmawiali o tym, o czym są te wybory, które w tym no momencie dobrze, ale zanim mamy. Zaraz zaczniemy rozmawiać, o czym są te wybory. Ale zadają dwa pytania. Czy tak. pani? popiera tą trzynastą emeryturę i czy pani popiera 500 zł na każde dziecko? Panie rektorze, jeszcze, jeszcze raz panu o, o, odpowiem. Wchodzenie w tym momencie w dyskusję na temat zabezpieczeń socjalnych jest realizowaniem, jak rozumiem, tego planu Jarosława Kaczyńskiego, abyśmy rozmawiali o czymś, czego nie dotyczą te wybory. Ja rozumiem to, że politycy PiSu są w stanie naprawdę obiecać w tym momencie bardzo wiele Polakom, bez wskazywania źródeł finansowania pewnych e, zobowiązań, bo jak wiemy, ten stan finansów polskiego. Państwa nie jest znany. Premier mówi raz, że pieniądze są. Drugi raz mówi, że wszystkie pieniądze zostały wydane. Ale to na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że politycy PiSu obiecują i będą obiecywali bardzo wiele. I ja Panu powiem, dlaczego będą obiecywali bardzo wiele. Bo doskonale sobie zdają sprawę z tego, że muszą trzymać się przy władzy. Bo wielu z nich, z tych czołowych polityków PiSu, z premedytacją łamało polską konstytucję i najzwyczajniej w świecie boi się odpowiedzialności. A koalicja europejska, jeżeli tylko dojdzie do do władzy po wygranych wyborach i wiosennych i jesiennych, z pewnością polityków PiSu do odpowiedzialności za to łamanie z premedytacją polskiej konstytucji i polskiego prawa rozliczy. No dobrze, a na czym to będzie polegało, to rozliczenie? Panie redaktorze, mamy osoby, Co państwo które... zrobią? Panie redaktorze, mamy osoby, które w sposób absolutnie jawny i bez żadnej jakby z pełną świadomością tego, że łamały konstytucję, dokonywały takich rzeczy i na pewno te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przepisy, Ale które były łamane. W przypadku prezydenta możemy mówić o odpowiedzialności oczywiście przed Trybunałem Stanu. Oczywistym faktem jest to, że nie przyjął ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest no to dobrze, na orzeczeniem Trybunału trybunał Konstytucyjnego. To jeszcze powodowało bardzo wiele konsekwencji, jeżeli chodzi o konflikt z Unią Europejską, a w konsekwencji miliardy euro, które mogą płynąć z funduszy europejskich są zagrożone. Jak pan doskonale wie, na finiszu jest przygotowywanie rozporządzenia tak zwanego warunkowego, a mianowicie warunkującego wypłatę funduszy europejskich od stanu praworządności. Pisowski rząd doprowadził do rzeczywiście naruszenia tej praworządności w Polsce i miliardy euro płynące z funduszy są w tym momencie zagrożone. No dobrze, a to pani poseł, czyli tak, kolejna prezydent, właśnie, kolejna osoba. Bardzo, na przykład pani premier, zobowiązana do tego, aby niezwłocznie publikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, przez miesiąca tego nie robiła. Mamy bardzo czyli konkretne pani premier, zarz, zarzuty. Beata szedło też pod Trybunał Stanu tak, Ale Panie pani redaktorze, więc widzi Pan, że ma Pan czołowych polityków PiSu, którzy są. No a Jarosław są Kaczyński na, na przykład też tu też Czy rzeczywiście odpowiedzialność związaną z przepisami e, karnymi? To są rzeczy, które będą na pewno rozważane no, ale przez ekspertów z tego wynikało, w się dobrze rozumiem, że jeśli Państwo by doszli do władzy i obecna władza znalazła się w opozycji, to pierwszą rzeczą, którą Państwo zapowiadają, to jest to, że będą Państwo tę opozycję panie, prześladowali. Panie no przecież panie jak to nie. Redaktorze, to opozycja nie jest pierwsza stanie przed Trybunałem Stanu, pójdzie do więzienia. No, pisz, no jak nie? to jest normalna konsekwencja czynów, które podejmowały osoby, które znalazły się na e, eksponowanych stanowiskach, są z wiedziały, co robią i jakie konsekwencje pod podniosą. Ale oczywiście jest to działanie, które musi się odbyć, bo Polska e, będziemy starali się i będziemy walczyli o to, żeby Polska przywr została ja przywrócona rozumiem. jak państwo, najszybciej na tory praworządności. Państwo mówią, że chcą ale wygrać wybory i pierwszy postulat, który państwo zgłaszają, pierwszy, to jest szykanowanie postulat. przyszłej opozycji. Mówiliśmy przed chwileczką o tym, że stawką w tych wyborach... Jest przede wszystkim to, aby Polska była praj, krajem praworządnym, w których prawa nasze, Polaków, które są zagwarantowane w konstytucji, które są zagwarantowane w prawie wspólnotowym, były szanowane i respektowane. W tym momencie tak nie jest. I właśnie między innymi te przyszłość niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości, przyszłość naszych praw, takich jak chociażby prawo no do niezależnego jest, od wpływu polityków sądu, będzie się pytanie. rozstrzygała w tym jakie, momencie przed instytucjami unijnymi. I nie o tym jest, są te w tym momencie wybory. W jaki sposób nie są zapewnione te prawa, skoro państwo normalnie biorą udział w życiu politycznym, startują, mają szansę przyjąć panie władzę redaktorze. i pani wierzy, że, że, że to nastąpi. Co więcej, nie tylko pani wierzy, że to nastąpi, że państwo władzę przejmą, ale że jeszcze państwo tych, którzy obecnie rządzą, ukarzą. No to są typowe objawy normalnego systemu demokratycznego. Panie redaktorze, proszę zobaczyć, jak działa prokuratura. Czy w, w sprawie bliźniaczych wierz e, spółki srebrna ma pan prowadzone w tym momencie śledztwo? Ma pan faktury? Ma pan e, nagrania pana Jarosława Kaczyńskiego? Ma pan opinię PKW stwierdzającą, że doszło w m, prowadzeniu prywatnych rozmów w siedzibie partii dochodzi do złamania e, przepisów e, ustawy o partiach politycznych? Ma pan tyle dowodów i nie ma pan wszczętego śledztwa? Prokuratura jest kierowana przez czynnego polityka PIS-u, e, przez pana Zbigniewa Ziobro, pani prokurator, która e, doprowadziła do tego, że w dalszym ciągu, pomimo tak oczywistych dowodów nie ma wszczętego śledztwa, zostaje awansowana. No Panie redaktorze, widać, że każdy inny obywatel, który by się znalazł w analogicznej sytuacji z tyloma dowodami, które by go obciążały, zapewne w jego sprawie zostałoby wszczęte śledztwo. A w przypadku prominentnego polityka PiS-u w dalszym ciągu nie mamy wszczynanego śledztwa. I takich przykładów mogłem mnożyć bardzo wiele. Proszę zwrócić uwagę na to, jak wiele postępowań. Przez prokuraturę zostało umorzonych. Postępowań, które y, dotyczyły mowy nienawiści, aktów nienawiści, które były dokonywane czy to przez polityków Dobrze, PiSu, czy musimy, przez środowiska, które były związane z politykami tutaj postawić, PiSu, a uderzały musimy w opozycję. Musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Bardzo panu Moim dziękuję za była Kamila Gasiuk-Pichowicz, wiceszefowa klubu POKO. Dziękuję bardzo.